mniej punktów. Tak na ogół bym miał. Z nią. Excuse me? What? Najgorsze jest to, że ja nawet spojrzałem na Twitcha i widzę, że Steam cały czas żyje. Powiem więcej, Steam Labsy twierdzą, że Steam jest cały czas żywy. To nie jest tak, że on mi umarł choćby na chwilę. Więc naprawdę nie wiem, co się stało. Nie wiem, nie rozumiem. Na kilka sekund dech. Czaję. Nie no, akurat ten. Akurat mówiłem, że mógłbym ten. Jakoś pozbierać te quizy, które my tam mieliśmy i jakoś albo je puścić widzom na Sylwestra, albo tobie jakoś dać, że jest to łatwo wiadomo, wycinając te rzeczy, które te, to, których nie aż prawie jak Soulsy czy tego typu rzeczy. Bo my tam dobieraliśmy dość mocno pod siebie pytania na zasadzie, że wiemy w co każdy grał i na podstawie czego możemy pracować. I dlatego też zawsze muszę mieć to na uwadze, że jakie pytania z jakich gier mogę robić, że ten. Daj mi. A nie, to spokojnie, jak przyjedziesz, to się ogarnie. Nie, grałem w Chrono. Pierdolisz, grałeś w Chrono, nie wpływaj mnie. Nie mówisz mi, że nigdy nie grałeś w Chrono. Teraz tak dawno temu, że jakbym wcale nie go. Ooo! Ja tak dawno grałem w te gry, więc jak mogłeś mnie o to pytać? Ooo! Tygera miałem tej przynajmniej się nie zdążyłem. Słuchaj, no. Ja w Tygera grałem ostatnio, jak pisałem magisterkę i zdecydowaną większość tworów byłem w stanie podać przynajmniej gdzie lecą. W moim będzie Messenger, a to ci nic nie powiem. Więc o to się nie musisz martwić. Ani z tytułu, ani z tego, gdzie leci. Nie, ale sobie będę musiał pomyśleć, żeby ten, żeby jakiś quiz sobie obmyślić na następny tydzień. Bardzo nie podał, bo to każdy pamięta szczerze. Nie jestem pewien, czy bym podał. Jakbym zobaczył, że to jest to, to pewnie bym miał takie ej kurwa, rzeczywiście. Ale tak, to nie jestem pewien. Nie, czy z automatu jakbym usłyszał to, czy bym podał. Nie, ja tak to mówię. Może coś pomyślę, jakieś quizy, tylko no mówię, to też wtedy od chłopaków by zależało, na ile byśmy chcieli to streamować, tak? Tak jak ostatnio na przykład u Sylwika jak byliśmy, to nie było streamowane. Ogólnie też mówię, nie wiem jaki będzie mi plan odnośnie streamowania po nowym roku, bo nie mamy tak naprawdę żadnych skonkretyzowanych planów, więc to się jeszcze zobaczy. Jeżeli chodzi o SMT, to na razie to było w sumie na tyle. Wezmę sobie zapis, żeby nie zapomnieć jak ostatni idiota, bo byłaby wielka wtopa. Tym razem nie będę wyzywał osoby, która układała pytania. Wydaje mi się, że jak my układaliśmy ostatnio pytania właśnie na tamte quizy nasze, to każdy miał jakieś takie jedno pytanie, gdzie było jakieś lekkie psioczenie. Ale tak to raczej były takie, że można było albo się dogadać, albo były po prostu takie, że była dość jednoznaczna odpowiedź. Czy szczerze padło przynajmniej się jedna z moich ust. Znaczy ja miałem skurweseńskie pytania, ale nie takie, z którymi można było się kłócić, że są źle zaprojektowane. O tak powiem.
Nie no, czekajcie, ja ten. Jedno pytanie, z którego jestem dumny. Gdzie ja to mam, gdzie ja to mam, gdzie ja to mam, bo ja cały czas mam ten quiz u siebie na kompie. Więc mogę je ten, mogę je przedstawić. Aż nie, ja ten. Chcę tutaj wrzucić jedno z tych, które miałem. Tak póki jeszcze jesteśmy. O kurwa, ale pięknie nazwałem plik QIOZ. Nie wiem, co autor miał na myśli. Macie moje magnum opus quizu. Wcześniej myślałem, że wyłączałem symulator, wyłączyłem też Sim, ale wtedy to już naprawdę bym kwestionował swoje życie. Tak, wyłączyłem emulator, nie pytajcie dlaczego wciąż jest tle ekran. Buba Trap. Czekajcie, ja sobie odpalę tego odpowiedzi, bo pamiętam, że musiałem ten tamto chwilę rozkminiać. A, bo Cita mi się nie wyłączyła, to dlatego cały czas tle jest mało. To wiele wyjaśnia. Jeżeli się nie zajebałem w akcji, to poprawną odpowiedzią jest generalnie dwóch bossów, z czego jeden jest oczywisty, a drugi za cholerę nie jest oczywisty. Znaczy, dla ludzi, którzy grają, może być oczywisty. Generalnie. Głównym mekiem w tym pytaniu jest to, że jest ten wspaniały bug, glitch, jak zwał, tak zwał, na to, że można sobie amunicję setować w broniach, które zużywają mniej niż jeden strzał. I żeby nie było, to pytanie też jest trochę niepoprawnie sformułowane. Aż nie, pamiętam, że jakoś rozkminialiśmy tego. Nie, to w drugą stronę zmieniliśmy, że niektórzy bossowie na difficulty mogli być, a na normalu nie, chyba. No, w każdym razie ten głównym mekiem tego pytania jest to, że można sobie setować amunicję w broniach, które zużywają ten mniej niż jeden strzał. Przez co tylko Bubim trapać się nie da, bo on jest tylko na każdą bombę podatny i to jest ten najbardziej oczywisty. A tym nieoczywistym jest Quickman, który jest odporny na wszystkie bronie, które zużywają mniej niż jeden na strzał. A cała reszta jest podatna przynajmniej na jedną z tych broni. Nie fair. Czemu nie fair? Z tego pamiętam, jak zrobiliśmy sobie ten quiz, to
jako że uznałem, że to pytanie może nie być do końca w porządku, to powiedziałem, że chodzi o ten, że chodzi o ten glitch i to już sporo rozjaśniło, ale też chyba nie jestem pewien, czy uzyskałem od was dobrą odpowiedź wtedy od obu. Wydaje mi się, że nie odpowiedzieliście poprawnie, ale głowy nie dam. Ja powiem szczerze, że z głowy też bym chyba ten. Z głowy też bym raczej nie powiedział. Że konkretnie tych dwóch bossów i pewnie o którymś jeszcze bym myślał, że jest ten. Że da się go tylko tymi brońmi, które zużywają amunicję szybciej. Bo w strzelaniu do Airmana na przykład tymi Quick Boomerangami bym nie pomyślał. Jakbym wiedział, że dwóch. Tego, że jest dwóch, to nie mówiłem akurat. Co można nazwać się na cykle, że po zaczątkach drużyny coś ty tam odjebał. Bo pamiętam, że jakoś bardzo mocno kręciłeś. A Jezus, co ty tam odwaliłeś? Epoch właśnie wydaje mi się, że był to legitno. A, Jezu, wiem! Wiem. Shin powiedział, że teoretycznie na samym początku gry nazywasz Chrono, więc potem zdobywasz laleczkę do uratowania Protaga, więc praktycznie laleczka jest nazywana po Protagu, więc laleczkę też nazywasz. Żeby nie było z racji tego, że nie mieliśmy sztywnych odpowiedzi, tylko bardziej wedle uznania prowadzącego. To było takie... No w sumie ma rację. Nie mogę mu tego nie uznać. Akurat wolę taki luźny system niż taki sztywny, zero-jedynkowy. I staram się tak układać pytanie, że jeżeli nie były ABCD, to... że wedle tego, na ile odpowiedź powiedzmy jest poprawna, albo na ile uznam, że ktoś tutaj może mieć rację, to po prostu zaliczałem albo na jakieś połówki punktów. Ja bo nie mogę tego nie liczyć. To prawda, tak było. To był piękny quiz. Jak możesz nie oceniać według klucza? Flashbacki ze szkoły podstawowej. Jak ty tak możesz? Nie, ale nie będę kłamał, że ze wszystkich quizów, które mieliśmy, ja miałem najbardziej skurwysyńskie pytania. I tutaj chyba wszyscy się zgodzą. Zresztą ten sam... Nie, to mówię, to był nasz offline'owy quiz, który nie był na Steamie. I wydaje mi się, że i Sevik, i Shin potwierdzą, że moje były takie mocno podchwytliwe, takie na udupnienie ze sformułowaniem. Przez to, jak były sformułowane. Miałem wrażenie, że wasze były takie rzeczywiście bardziej ciekawsze, mniej konkretnie z gier, a bardziej takie okołogrowe. A ja miałem więcej takich stricte z gier, które nie były oczywiste. A propos, w sumie jeszcze jedno miałem takie... Gdzie? To było jedno z pierwszych, to też mogę w sumie rzucić. Zdaję sobie sprawę, że przynajmniej część tego będę chciał jeszcze Marcinowi potem podrzucić. Chodź chwilę czat quizować. Okej. To tylko przy okazji dorzucę drugie pytanko quizowe. Drugie pytanko quizowe. Gdzie ja mam quizy? Gdzie ja mam quizy? Gdzie ja mam swoje pliki, które zapisuję? Nie pchaj mnie, że mam folder, który mam stworzony do najbardziej smak twarzy na planecie.
Zaczynam tam wrzucać wszelkiego rodzaju memy, które tworzę. Nie powinienem tego robić. O mój Boże, powinienem jeszcze schować to poprzednie pytanie. Ja też tu mam ten piczek doskonale. Mówię, to jest takie typowe pytanie z gry, a nie okołogrowe. To też było kurewskie, bo jest bardzo mało oczywiste. Jak ktoś grał dużo, zwłaszcza jak to był jakiś Natural Magic dany, to pewnie nie jest aż tak mało oczywiste, ale jeżeli ktoś tak po prostu naczuje sobie myśli o tym, jakie to są zaklęcia, to absolutnie nie jest oczywiste. Popatrz, Marcin zgadł to połowę, której się nie spodziewałem, że zgadnie. Ale drugiej połowy nie zgadłeś. Nie, czekaj, których nie może się nauczyć. To nie, to. Czekaj, którego zmienionych zaklęć nie uczy się naturalnie? No to są dwa, których się nie uczą naturalnie. O, to jest poprawna odpowiedź generalnie, że są dwa z tej listy, których się nie uczą naturalnie. No, obu się uczą. Dobry. Hello, hello, hello. Lądujesz na 100%? W sensie, że byłem za głośno czy za cicho? Za głośno, bo ja często ci mam na 200%, a potem nagle się pojawiasz takie Myby, nope. myby. Co ty miałeś za skurwiałe pytania jeszcze? Takie nie do zgadnięcia. Co ja miałem za skurwiałe pytanie, jeszcze nie do zgadnięcia? Wiesz co, czekaj. Zrobię to bardzo sprytnie. Zrobię najbardziej pro-gamer move w historii ludzkości. Będę ci streamował Microsoft Word. Doskonale. I powiedz mi, które twoim zdaniem były chujowe. Tylko którego ja streamuję? Tego z pytaniami, nie tego z To odpowiedziami. to było proste. No to jest właśnie na streamie teraz. Sawik się na tym wyjebał, więc można Ktoś nie powinienem tego mówić. się naturalnie uczył Team Terra, Meteora, Celes. A mi to Tak. co jedyne postacie, które się uczą naturalnie magii, więc Yep. nie był to wielki wybór. Tak samo teraz się uczy Holly, a teraz się uczy Fer. Że Terra Flare się uczyła, to pamiętałem, ale tam nie, w życiu bym nie powiedział, że się nikt tu nagi nie uczy. No, bo to jest takie, że jedna się uczy Firagi, druga się uczy Blizagi, Yep. a nie masz powiedzmy czwartego żywiołu, żeby się ten. Żeby No. jedna się uczyła Tandagi, a druga tego czwartego. A Gosia Ultimy się uczy Terra na 99. Dokładnie. A Meteora Celes chyba na 98. Jakoś tak. Czyli na poziomach, których normalnie nikt nie wbija, jeżeli nie wbija maksymalnych poziomów po Yep. prostu. Chujowe pytanie z SMT. Jakoś mi, jak przesuwasz, to robi mi się ten malutki, wąski pasek z tego worda i nic więcej. No. Jak skrolujesz kółeczkiem. Czekaj, bo najchętniej bym zobaczył pełnego swojego streama, ale ewidentnie wymagam za dużo. No czekaj, chcę to powałknąć. Aż chcę zobaczyć, jak to u mnie będzie wyglądać. Czekaj. Nie, teraz jest git. O, widzisz to, czy nie? Że ci się robi śmieszny paseczek? Tak. XD. Doskonale. A jak tak skrobuję, to działa? No dobrze, Tak. dobrze, rozumiem. Znaczy nie rozumiem, chciałbym rozumieć, ale Doskonale. to jest chyba okej. Okay. To jest bardzo zabawne i To interaktywne jest pytanie. podchwytliwe, ale wiedziałem. Pamiętam, że na to odpowiedziałem dobrze, na pewno. Mogę dać na tym. Chujowe. Znaczy. Sobie najwyżej wymyślisz nowe, a Tak, 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 jeżeli tak. nas nie będzie, to ja nie będę wiedział o tym, co będzie, więc. Tak, tak, tak. Ludzi. Bo nie wiem, czy my będziemy. Dobra, to jest jedno z tych pytań, gdzie dosłownie muszę zerknąć na swoje notatki z odpowiedziami, bo nie pamiętam z głowy.
No, właśnie, jak kręcić kółkiem. Znaczy, ja teraz nie ruszam po tym... No to ty widzisz, co się z tym odpierdala? Tak, widzę i niepokoi mnie to. Ja nie wiem czemu. Też nie wiem. Wspaniała magiczna rzecz. Ja to swoje jest, przejrzę to przez ten czas. To są sosowe, to jest nieważne. To jest proste z Mega Mana. Znaczy proste, nieproste. Ja mam pytanie, które... No to jest co prawda na zasadzie wiesz, to odpowiesz od razu, nie wiesz, to nie odpowiesz wcale, tak. Bo nie wymyślisz, ale mam... Miałem pytanie, w której grze z serii Mega Man po raz pierwszy pojawiła się specjalna animacja śmierci bossa? I pamiętam, że chyba obaj się wywaliliście na tym. Aha. Ale ja nie wiedziałem odpowiedzi na to, szczerze mówiąc. Sevik kombinował z 0-1, bo tam są te specjalne animacje po przecięciu z Isaberem, ale to nie jest poprawna odpowiedź. Tak, to było X2. Mhm. Ja chyba z 7 myślałem klasyczną. Dobrze, chat based as fuck, bardzo ładnie. To nie. Cytaty z Zelda Linga, to nie. To Liga. Jezu, ile ja pytań z Lola dałem. Fucking hell. Yep. Fucking hell. Moje ulubione baitowate pytanie z Battle Networków. To było okej. Okay. Nie, ja się śmieję, że jest najbardziej baitowym pytaniem, jakie istnieje. Człowiek Japonia. Yep. Aż czekaj, podzielę się z widzami. To jest na ekranie, to nie mam pojęcia. Z finalami to już ci mówię, bo mam akurat odpowiedź. Trójka, bo DS-owa wersja wyszła na zachodzie pierwsza. Całe 2 tygodnie po 12. Więc też miałem bardzo intensywny fact-checking przy układaniu tego pytania. Soulsy, kurwa. Coś, co mogę dać czatowi. Podaj tytuły piosenek openingów z wersji podstawowych i po zmianie w Personach 3 i od 3 do 5. W jakiej grze po raz pierwszy gramy jako Majima? Po raz pierwszy chronologicznie jak wychodziły gry? Chronologicznie w chronologii serii? Tak, właśnie. W sumie to dam zaraz w czatowie, bo ciekawe, czy ktoś będzie wiedział, bo to wy nie kojarzyliście mema, ale może ktoś z czatu skojarzy. Pytanie, która broń z serii Castlevania została określona jako zadająca psychological damage? A było i nie pamiętałem. To jest kurwa tak głupie. Jebany psychological damage. Nie pamiętasz, co to było, nie? Nie. Jest cream pie w tym Portrait of Ruin. Tak. Pytanie o muzykę z Persony. Kolejne. Pytanie o muzykę, albo pytanie z Soulsborne'ów, albo pytanie o League of Legends. Quiz Shina Fidulce. Mniej więcej. Chociaż o samą muzykę nie miałem dużo pytań. W tym akurat. W tym dla Sevika miałem chyba więcej. Mm-hmm. Bo tu miałem te dwa nowe motywy bossów z Persony 4 Golden, do jakich bossów są przypisane i jakie mają tytuły.
Było wspomniane skurwiałe pytanie o arkany. Czekaj. Już je wrzucam. O na... Boże. Znaczy, ono nie było skurwiałe, bo było jakieś specjalnie trudne, tylko było skurwiałe, bo trzeba było na nie poświęcić 3 godziny, żeby udzielić odpowiedzi. Tak. Już je znajduję. Już je znajduję. Ja dosłownie wykluczałem po jednej. Yep. Czy się wrzuciło? Nie wrzuciło się. Czas naprawić. Schowanie to pytanie? Nie, czekaj. Chcę schować to i chcę schować to. O, to jest to pytanie. Taki tam. Doskonale. Takie tam króciutkie, szybciutkie pytanie. Jezu. Mate. Mosiem. Słuchaj, przynajmniej nie było to na zasadzie macie minutę, czas start. XD. Też wtedy bym... Mam wrażenie, że wtedy bym wygrał z Sevikiem, bo Sevik kminił strasznie długo, na końcu robił zmiany, a ja tak wyjebałem z 10 na początek i potem tak skreślałem po prostu po jednej. Nie, no tak to mówię. Miałem też sporo już jakichś takich w miarę podstawowych pytań, tylko że prosto z gier. W sensie nie, że jakoś spoza gier, ale do czasu gier, tylko prosto z gier. Moje są zawsze zadziwiająco normalne i boję się, że są za łatwe. Nie powiedziałbym, że są za łatwe. Ja się bałem, że będą zbyt kurwiałe i w sumie to wiedzieliście, że trochę miałem rację. Trochę tak. Nie jakoś bardzo mocno, ale niektóre były paskudne. Yep. Powiedz, co ty tam jeszcze miałeś za cuda? No czekaj. Porządkuj czy cytat. Porządkuj tytuły chronologii. O, to było paskudne. Nie aż tak. Zwłaszcza, że większość tych gier... Odpowiedziałem na to dobrze, ale teraz już bym nie odpowiedział na to dobrze. Ja bym odpowiedział raczej... Kurwa, to twoje pytanie, chłopcze, kolego. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na sporo część moich pytań, nie patrząc w odpowiedzi. Doskonale. To bez pozoru tak nie działa. Może ja się ograniczam w takim razie zbyt mocno, że zadaję tylko pytania, na które sam jestem w stanie odpowiedzieć. Nie, ja właśnie dlatego sobie zrobiłem ten dodatkowy pliczek z odpowiedziami, bo tak z głowy, nawet po ułożeniu pytania i znalezieniu odpowiedzi nie byłbym w stanie. Jest lepsze pytanie, która arkana przez całą serię nie miało żadnego persona usera. Przecież 3-5 to jest cała seria, o czym ty mówisz? XD, to? Nie no, ja jestem najwierniejszym polskim żołnierzem Persony 2. Ja nie pozwolę, żeby takie rzeczy mówić. O kurwa, widziałem to pytanie z numerkami. To z HPK Minix. A, było. Na którym ja miałem Ultimate Task Failed Successfully. Yep. Dobra odpowiedź, absolutnie kurwa okropną metodą. Yep. Znaczy, ile ma łącznie HP, stwierdziłem, że byłoby zbyt proste i zbyt oczywiste, więc no. Blisko wystarczająco. Nie wiem, jak ci się to wtedy udało, ale słuchaj. Ja też nie, ja już też nie. Udało ci się? Udało ci się. Ja już też nie wiem, jak mi się to udało, ale... Ale ugotowałem, więc... Jestem zadowolony. Czekaj, czy ty tego nie zrobiłeś jakoś, że policzyłeś arkany do 20 którejś? Do 22 chyba. I że każda miała po półtorej? Mhm. Tak mi się wydaje.
Słuchajcie, działa, działa, działa. Tak, policzyłem do 22 i że każda miała po półtora. Tak mi się wydaje. No właśnie, bo ja zapomniałem o tym, że ta faza ostatnia ma 6000, no ale to wychodzi tyle samo, więc... Prawda. XDD. Przypadkiem, ale wychodzi. XDD. Może? Czy to rare pytanie muzyczne na twoim quizie, widzę? Rare pytanie muzyczne, bo stwierdziłem, że jesteście zbyt wielkimi muzykwagami, żeby nie dać żadnego muzycznego pytania. True. Nie, no dobra. Chyba czas się zbierać, bo już późno. Dłuższy, sure. Dłuższy stream to będzie w niedzielę. Od której streamowałeś? Gdzieś... No czekaj, stream 2-3 godziny w tej chwili. Okej, okay, to nie tak źle, jak myślałem. Nie, no to nie jest tak, że długo streamuję, tylko że jest późno bardziej w tę scenę. Myślałem, że wiesz, myślałem, że start był jakieś 18 czy którejś. A nie, 18 to jeszcze pociągu siedziałem. A no ty dzisiaj wracałeś? Tak. Jasne. Gdybym wracał wczoraj, to sim by też wcześniej pewnie. No właśnie, myślę, że ten... A no tak, bo dzisiaj rano gadaliśmy o tym, że nie masz co w pociągu robić. Rzeczywiście. Chyba tak. Ja oczywiście, kurwa, niespakowany na wyjazd. Jutro mam zajebany dosłownie cały dzień, a... W piątek wyjazd 6:15. Nie to się spakujesz, słuchaj, w czym problem? Clueless. Między 7 rzeczami, które muszę zrobić? Nie, no dasz radę, daj spokój. No będę musiał, muszę w czymś chodzić. Musisz? Ja wiem, że niektórzy byliby zadowoleni, gdybym nie miał w czym chodzić. Ale chyba nie, chyba aż tak źle być nie może. Czekaj, bo to się prosi o opuszczenie czegoś? Boję się. Steam zaraz wpadnie, nie obchodzi mnie to. Co ty włączasz? No! Don't. Chciałbym jakiś klip taki krótki z tego zgarnąć, żeby mieć na takie momenty. Muszę sobie kiedyś jakiś taki fumble przygotować. My musimy serwerowy zrobić wreszcie. Ale się bierzemy do tego, jak jest do jeża. Słuchaj, to jest idealne postanowienie noworoczne. O kurwa, no rzeczywiście. To jest plan. Potrzebuję nazwy utworu Careless Whisper. Tak. Anyway, jako że późno, to będziemy się zbierać. Przynajmniej ja się będę zbierać. Nie wiem, jak się do pakowania się łamane na spanie, łamane na robienie wszystkiego, tylko nie pakowania się. Weź mi po prostu przypierdol następny raz. To jest dosłownie moment typu just slap me next time. Kurwa, pogrążam się. Nie wiem, o co ci chodzi. Dobra, rób to outro, bo ci przeszkadzam 7 raz. Panie, ja nie mam auta, ja po prostu się żegnam. Także dzięki, mam za przybycie i trzymajcie, bo cześć. Cześć.